Znika przychodnia numer 4 w Sosnowcu. Problem w tym, że nie zniknie 3,5 tysiąca jej pacjentów. Rada Społeczna Sosnowieckiego Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego podjęła uchwałę o likwidacji przychodni przy ulicy Nowopogońskiej. Powodem są odejścia lekarzy i problemy ze znalezieniem nowego personelu. A wszystko zaczęło się od tego, że lekarz chciał więcej czasu na pacjenta. Fatima Orlińska. Dla stałych, w dużej mierze w wieku senioralnym pacjentów, wiadomość o likwidacji przychodni rejonowo-specjalistycznej numer 4 w Sosnowcu to powód do zmartwień. Wielu z nich przyznaje, że z racji na wiek i schorzenia dojazd do placówki oddalonej od obecnej wiąże się z koniecznością pokonywania różnych barier komunikacyjnych, a lekarze pod opieką, których mieliby się znaleźć, są dla nich obcy. Ci starsi to może mają problemy. Jednak praktycznie to do lekarza nie chodzą, jedynie to ten... telefonicznie receptę wypisać. A jak już bym miał naprawdę problem zdrowotny, to daleko nie jest. Dzisiaj się wszędzie dojedzie. Bardzo źle, bo ja tutaj za 40 lat chyba. I przyszłam, żeby się dowiedzieć, czy to już trzeba się przepisać, czy w ogóle się trzeba przepisać, czy same panie to zrobią, także nie wiem. Ale tak mi przykro, bo te lekarze były takie kochane. Tu wszystko blisko, nie, a teraz trzeba dalej. Bo tu bardzo dużo jest ludzi starszych w szczególności i potrzebują takiej przychodni. To jest dla ludzi starszych jest pewien problem dojeżdżać dalej. Powiedzmy tutaj przychodnia albo na Wawel, to też już jest dodatkowy kłopot z jechaniem. Nawet na Halera też trzeba podjechać, ale trzeba kawałek gdzieś. Dla ludzi starszych to jest pewien problem. Powodem likwidacji przychodni w sosnowieckiej dzielnicy Pogoni ma być brak lekarzy medycyny rodzinnej. Jeden z dwóch kontraktowych specjalistów złożył wypowiedzenie, drugi natomiast zawiesił swoją działalność. Jak przekazuje dyrekcja Zakładu Lecznictwa Ambulatoryjnego w Sosnowcu, w takiej sytuacji placówka nie może kontynuować świadczenia usług. Choć kiedy dokładnie jej drzwi się zamkną, dziś jeszcze nie wiadomo. Decyzje na razie nie zapadły, a na najbliższej sesji Rady Miasta w sprawie likwidacji ma być głosowana uchwała. Żeby zapewnić ciągłość opieki, świadczeń medycznych dla pacjentów zadeklarowanych w tamtej przychodni, najlepszym wyjściem dla nas było przełożenie tych pacjentów do drugiej poradni znajdującej się w tamtej dzielnicy na ulicy Halera. Tam jest komplet lekarzy, jest 3 lekarzy rodzinnych i poza tym jest to przychodnia, która już jest po pierwszym etapie modernizacji, posiada wystarczającą ilość gabinetów lekarskich, żeby przyjąć tych lekarzy z Nowopogońskiej. Jest dostosowana dla pacjentów i dla lekarzy lepsze warunki, jest klimatyzacja, jest winda, jest przebudowane dojście do recepcji dla ludzi niepełnosprawnych z wózkami. Gdzie dla ponad 3000 pacjentów z Nowopogońskiej będą dostępni lekarze medycyny rodzinnej, a w przychodni przy ulicy Wawel pozostali specjaliści? Pacjenci nie będą musieli zapisywać się na nowo, ponieważ ich karty zostaną przeniesione. Że problem kadrowy występuje, wiadomo nie od dziś. Choć w województwie śląskim w dziedzinie medycyny rodzinnej zarejestrowanych jest ponad 750 specjalistów, to jednak przychodnie nie są wśród nich najbardziej popularnym wyborem. To dużo, ale też i bardzo dużo jest poradni POZ-owskich. Pamiętajmy o tym. To, że ten lekarz rodzinny musi być zatrudniony w takiej poradni, żeby ona mogła funkcjonować. On może tam szkolić innych lekarzy młodych, on może, POZ może zatrudniać pediatrów, może zatrudniać internistów, ale musi być ten lekarz rodzinny, który firmuje i nadzoruje pracę takiej poradni. To, że lekarze walczą, żeby mieć więcej czasu dla pacjenta, no to dobrze i to jest zgodne z naszą polityką, bo nam chodzi o to też, żeby była równowaga pomiędzy ilością przyjmowanych pacjentów, ale też jakością. Żeby mieć dobrą jakość, żeby mieć czas dla tego pacjenta, czego i pacjenci oczekują. Z drugiej strony, jak podkreśla samorząd lekarski, jest dyrekcja placówki, która odpowiada za to, by z pomocy lekarza rodzinnego mogli skorzystać wszyscy zapisani na wizytę. Z tych zaplanowanych w przychodni przy Nowopogońskiej pacjenci jeszcze mogą korzystać. Jest wyznaczone zastępstwo. O przyszłości placówki zadecydują radni podczas najbliższej sesji.